Cześć! Postanowiłem sobie nagrać tutaj takie sprawozdanie trochę, można powiedzieć, czy taką notatkę z pamiętnika, czy do pamiętnika, bo doświadczyłem wczoraj czegoś naprawdę niesamowitego i w zasadzie nie tylko wczoraj, ja tego non-stop doświadczam, aż do szaleństwa, powiedziałbym. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. O tym, jaka jest różnica między powiedzmy, oświeceniem czy świadomością wielowymiarową, a zwykłym szaleństwem. Bo ta różnica jest naprawdę delikatna. Delikatna. Ponieważ doświadczam sam na sobie, jako własny królik doświadczalny, można powiedzieć, tego, jak to jest chodzić na krawędzi szaleństwa czasami. A czasami naprawdę moja percepcja i interpretacja rzeczywistości jest tak szalona, jest tak nielinearna, że faktycznie gdybym wątpił w siebie, mógłbym się troszkę przejąć tym, przestraszyć tym. No właśnie, gdybym wątpił w siebie, gdyby nie to, że wiem, co się ze mną dzieje. Wiem, że i ja wprowadzam w swoje ludzkie doświadczenie realnej, nazwijmy to, rzeczywistości, element totalnie nierealny, totalnie fantastyczny wręcz, czyli świadomość właśnie wielowymiarową, czy tak zwaną boską świadomość. I jest to o tyle sprawa trudna, że no, nigdzie się o tym nie mówi. Nie widziałem żadnej książki na ten temat, nie widziałem żadnego filmu duchowego, powiedzmy, na ten temat. Może gdzieś tam w niektórych tekstach gdzieś to się pojawia sporadycznie, ale nie jest rozwijane. Tak jakby to było złe PR dla właśnie duchowej ścieżki czy wcielonej realizacji oświecenia. Złe PR, czyli złe public relations. Coś, co naprawdę może ludzi odstraszyć od w ogóle podjęcia tej drogi życia, czyli eksplorowania swojego wnętrza i otworzenia się na szerszą percepcję świata, siebie, wielowymiarową percepcję. I w zasadzie jest bardzo proste, bo jest to wprowadzenie wyobraźni z powrotem do życia, do zmysłowości. Świat jest bardzo ułożony. Ludzie funkcjonują w bardzo, nazwijmy to, czarno-białym filmie. Tak. W takim czarno-białym filmie, jak z tych dawnych lat, kiedy jeszcze nie było nawet kolorowych kamer. A właściwie nawet powiedziałbym, że dodatkowo nie ma w tym filmie dźwięku, tak jak kiedyś to było. Że pojawiają się napisy raz na jakiś czas mówiące, że coś tam się dzieje. A w tle jest puszczana muzyka w kinie, prawda, kiedy jest projekcja. Także jest to porównanie tego, jak standardowy człowiek postrzega rzeczywistość. I ludzie nauczyli się żyć w tej rzeczywistości. To trochę jak w tym, co Platon powiedział, że ludzie żyją w jaskini, tak? Patrzą na grę cieni, na ścianie jaskini, nawet sobie nie zdając sprawy z tego, że te cienie powstają dzięki słońcu, które świeci za nimi z zewnątrz. I w pewnym momencie jeden odważny człowiek, jaskiniowiec po prostu, odwraca głowę i widzi słońce. I ono go oślepia. On nie wie, co jest na zewnątrz jaskini. Wręcz to jest przerażające dla niego, ponieważ znał tylko cienie. Grę cieni na skalnej ścianie, zimnej. A tu nagle światło, które oślepia. I jaskiniowiec boi się wyjść z tej jaskini. Naprawdę się boi.
i próbuje innym jaskiniowcom, swoim towarzyszom opowiedzieć, co zobaczył, żeby może oni też odwrócili głowę i spojrzeli tam, bo faktycznie może to jest ten krok. No ale oczywiście wszyscy jego przyjaciele jaskiniowcy mówią, żeby lepiej się tym nie przejmował, bo oszaleje. Z pewnością to jest coś bardzo złego. Lepiej się trzymać tego, co znane i bezpieczne, czyli swojego teatrzyku cieni na ścianie jaskini, bo tu jest bezpiecznie. Ale ten jaskiniowiec, on ma w swoim sercu jakieś, no, wiedzenie, przeczucie, jakąś pasję. On musi wyjść z jaskini. Po prostu nie może, tak, wytrzymać już. I mimo wszelkich głosów osądu, mimo tego, że współbracia i siostry jaskiniowcy mówią mu, że na pewno źle skończy, jak podąży drogą światła, on i tak to robi. Po prostu odwraca się, mruży oczy, boi się, trzęsie się, przyzwyczaja się do tego nowego światopoglądu, pełnego słońca, pełnego światła. I w końcu jego oczy przyzwyczajają się i zaczyna w tych jaskrawych promieniach dostrzegać kontury jakiejś nowej rzeczywistości. Cały świat za tą jaskinią. Coś, czego nigdy wcześniej nikt nie znał. I pewnego dnia w końcu robi ten krok. Wychodzi na zewnątrz. I możecie sobie wyobrazić, jakie to jest przeżycie, kiedy wychodzisz na zewnątrz jaskini i nagle widzisz świat. Kolory, kształty, zapachy. Dźwięki niestłumione przez kamienne ściany, bez pogłosu, bez echa. Wyraźne, przejrzyste, soczyste. Olbrzymie to jest, olbrzymie. Ale oczywiście nie jest to łatwe. W tym porównaniu, oczywiście chodzi mi o właśnie nową świadomość, tak? Bo jest to dokładnie, co się dzieje w otwarciu się na oświecenie, czy na swoją duszę, czy jak ja to nazywam, na wielowymiarową świadomość rzeczywistości. No ma się wrażenie czasami, że oszalałeś, że może nie powinieneś był, że może lepiej wrócić do tej jaskini, bo to jest tak inny świat. I twój umysł, twój mózg nawet, nie jest jeszcze przystosowany do odpowiedniego interpretowania tych wszystkich nowych bodźców. Czujesz chaos, czujesz się zagubiony. Zaczynasz wątpić w siebie, zaczynasz przypominać sobie głosy swoich współbraci jaskiniowców, że myślisz sobie, że może mieli rację, tak? Że może powinieneś zawrócić. Ale ty nie możesz. Coś w tobie nie pozwala ci. I właśnie to jest ten punkt, delikatnej niebieskiej, cienkiej linii, nazwijmy to tak, krawędzi szaleństwa. Ponieważ łatwo jest zwątpić i powiedzieć sobie, ja po prostu oszalałem, po prostu mi się pomieszało w głowie, nie powinienem był w ogóle próbować, oni mieli rację. I jest to kuszące wręcz w jakiś sposób. Dla umysłu, dla mózgu. Bo w pewnym sensie wygodniej dla umysłu jest stwierdzić, że o, po prostu coś jest ze mną nie tak. Po prostu potrzebuję terapii, potrzebuję uzdrowić siebie. Zrobiłem błąd i teraz muszę się jakoś ogarnąć i wrócić do jaskini i nauczyć się tam żyć. No i jest to kuszące, ale jest też w człowieku, w każdym z nas jaskiniowcu, jest też coś innego, co mówi, że nie, to nie tak, nie. Ja wiem, o co chodzi, ja znam prawdę, ja czuję to w swoim sercu. To nawet nie jest coś w moim umyśle, to nawet nie jest coś, co moja ludzka wola potrafi kontrolować. To jest jakiś rodzaj pasji,
która jest większa niż wszystko. I to coś, to ten imperatyw wręcz zaufania wewnątrz sprawia, że uczysz się stopniowo chodzić w rzeczywistości poza jaskinią. Czy możemy użyć innego porównania, poza pudełkiem, tak? Zaczynasz, twój umysł zaczyna dostosowywać się, uczyć się, nawigować w tej wielobarwnej, wielkiej rzeczywistości, pełnej uczuć, pełnej warstw, pełnej nowych interrelacji, bodźców, skojarzeń, percepcji. I przede wszystkim twoje zmysły zaczynają dostosowywać się stopniowo do tej niesamowitej ilości światła, którego teraz doświadczasz, podczas gdy byłeś przyzwyczajony do tylko maleńkiego prześwitu wpadającego przez wejście do groty, tak, do jaskini. Także jest to proces, który wymaga cierpliwości i takiej, rzekłbym, determinacji. I przede wszystkim właśnie bycia wiernym sobie, bycia w zaufaniu do siebie. Ponieważ mówię o sobie, tak? Wiem o tym, że czasami stąpam po tej cienkiej niebieskiej linii, tak? Linii oddzielającej, będącej jakby granicą normalności czy zdrowia psychicznego, a szaleństwa. Tylko że, jest to takie śmieszne, bo nawet definicja szaleństwa, czyli tego, co jest normalne czy zdrowe psychicznie, a tego, co nie jest, powstała w jaskini. W jaskini cieni. A więc ta definicja normalności czy zdrowia jest bardzo wąska, bardzo ograniczona. Ograniczona tylko do realiów cieni, a nie do pełnego światła kwitnącego życia, które się rozgrywa poza nią. No. Więc jest to przejrzystość. Przejrzystość. No. Przejrzystość. I tak, jest tym też kolejna trudność, czyli poczucie samotności, wyobcowania, czy tak zwany ostracyzm społeczny troszeczkę. Bo w momencie, kiedy stajesz się właśnie osobą tak otwartą, tak wrażliwą na rzeczywistość, na bodźce, kiedy przestajesz żyć w świecie czarno-białego filmu bez dźwięku, a zaczynasz żyć w wielowymiarowym filmie, który jest pełen efektów specjalnych, kolorów, muzyki, dźwięków, różnych doznań, których nawet sobie nie można wyobrazić. No, wyobraźmy sobie coś takiego nawet. Wziąć człowieka z początku XX wieku, tak? Który nawet nie widział nigdy telewizora, telewizji. Ja sobie nie wyobrażam, że tak coś może istnieć. Wziąć go na film 3D w kinie. To po prostu ciekawe, czy przeżyłby ten człowiek. Z pewnością wydaje mi się, że uciekłby z krzykiem i na pewno by mógł łatwo zwariować wtedy, tak? Bo znalazłby się w rzeczywistości zupełnie poza jej dotychczasowym doświadczeniem. Czymś tak nowym, że aż przerażającym. No i dla nas byłoby to śmieszne, tak? No właśnie. Bo my mamy za sobą jako ludzkość już te 120 lat ewolucji naszych umysłów i technologicznych usprawnień coraz bardziej obecnych w życiu.
Więc faktycznie na początku XX wieku, patrząc z drugiej strony, ktoś z naszej epoki, ktokolwiek praktycznie rzecz biorąc, gdyby się przeniósł, mógłby zostać uznany za szaleńca w końcu. Zapewne za kogoś, kogo opętał szatan i możliwe, żeby to się skończyło bardzo, bardzo źle dla takiej osoby. No właśnie. O to mi chodzi. I ten postęp świadomości, zarówno świadomości, jak i technologicznego rozwoju, czy jak to powiedzieć? O, wiem jak. Definicja normalności, która jest obecnie, jest czymś zupełnie odmiennym od definicji normalności, która była na początku XX wieku, czy nawet na początku XXI wieku, bo to wszystko teraz bardzo przyspieszyło. I za 10 lat definicja normalności, którą mamy dzisiaj, będzie już nieaktualna, będzie szersza, bo ludzkość na poziomie podświadomym będzie już dzięki właśnie rozwojowi technologii, rozwojowi informacji, dzieleniu się, nowym percepcjom, odkryciom, sztuce i przede wszystkim dzięki pionierom świadomości, takim jak ja i wy, którym jesteście, skoro tego słuchacie jeszcze, już będzie w innym, szerszym miejscu. I ktoś być może za 10 lat powie, ojejku, nawet pewnie ktoś z początku XXI wieku nie mógłby sobie wyobrazić, że można doświadczać takich stanów głębokiej rzeczywistości, bogactwa bodźców. Także moje doświadczenie. I powiem wam tak szczerze, że czasami faktycznie trochę się boję, bo sam wychodzę poza granice swoich dotychczasowych doznań. I czasami mój umysł czuje się naprawdę zagubiony, bo na przykład otwarcie się na telepację i komunikację z innymi ludźmi na wielu poziomach, to może być troszeczkę chaotyczne po prostu, takie pomieszane, konfundujące. No bo nie komunikujesz się z jednym człowiekiem na poziomie tylko słów i prostych emocji, ale kiedy już się z kimś komunikujesz, to jest w tym cały koncert. Jest w tym tak wiele głębi. A do tego jeszcze, jeżeli jesteś świadomy właśnie tych telepatycznych warstw, wielowymiarowych warstw energii, komunikacji, to staje się nie do opisania wręcz. A do tego dołóżmy sobie symultaniczną komunikację z wieloma ludźmi w ten właśnie głęboki sposób. No można się troszeczkę czasami pomieszać w tym. Przestraszyć wręcz. Ale wraz z praktyką tego, wraz po prostu z doświadczeniem i dużą ilością oddychania, słuchania, pozwalania, przepraszam, to staje się, no, zabawne nawet, piękne. I sobie zaczynasz myśleć, jejku, jak mogłem w ogóle kiedyś tak płasko się komunikować z innymi tylko przez słowa i emocje, gdy jest przecież tak, tak wiele, wiele więcej w każdym z nas, we wszystkim. No. Tak, tak. Właśnie tak. I chciałem tu jeszcze dołożyć na koniec kolejny element. Oczywiście nie ostatni, bo o tym można by gadać i gadać i gadać. Ale kolejny element to niemożliwość, nieumiejętność umysłu właśnie do definiowania pewnych bodźców. To jest troszkę tak, jakby doświadczyć po raz pierwszy emocji, powiedzmy, nostalgii. No w którymś momencie ludzie zaczęli doświadczać nostalgii, czyli jakieś tęsknoty za czymś bliżej nieokreślonym, tak? Nostalgia. Niedepresyjne to jest, a jednak takie delikatna nutka smutku, a z drugiej strony
W nostalgii jest też rodzaj przyjemności, rodzaj uznania, czy rodzaj docenienia tego, co było, albo tego, co może jeszcze być. No, czasami nawet ciężko określić nostalgię. Ale wyobraź sobie, że nie znasz nostalgii w ogóle. I nagle po raz pierwszy jej doświadczasz. Myślisz sobie, co to jest? Co się ze mną dzieje? Co jest ze mną nie tak? Myślisz sobie, kurczę, chyba muszę iść do psychiatry. Bo po prostu, co to ma być? Chyba w moim umyśle coś się pomieszało. Może potrzebuję jakieś proszki, które mnie naprostują, bo ta nostalgia, nawet tego nie możesz nazwać wtedy jeszcze nostalgią, tak? Bo to dziwne uczucie sprawia, że czuję się jakiś taki inny, nieobecny troszeczkę. Nie mogę się odnieść już normalnie, rutynowo do swojej rzeczywistości i do siebie samego. No, rozumiecie, o co mi chodzi. Pojawiają się nowe uczucia wraz z otwarciem świadomości. Doznania, których nawet jeszcze nie ma słów w ludzkich słownikach całego świata, by je nazwać. Są czymś nowym. I właśnie pierwsze, co się uruchamia w umyśle bardzo często w zetknięciu z takim nowym doznaniem, to strach. To uczucie zagrożenia. I więc stąd nieufność do tych nowych doznań. Także jest to problem interpretacji czy definiowania nowej świadomości w ludzkich realiach. Tak, tak. To jest naprawdę moja pasja, bo doświadczam tego bardzo. I gdyby nie to właśnie, jak powiedziałem na samym początku, że mam tą przejrzystość, mam ten rodzaj jakby wewnętrznego wiedzenia i zaufania do siebie, do swojej pracy. Mam ten jakby rodzaj większego obrazka w sobie, także potrafię zobaczyć z lotu ptaka, co się ze mną dzieje, co się dzieje ze światem również. A dzięki temu nie panikuję, dzięki temu, dobra, czasami może, tak, wpadam w jakieś tam stany zagubienia, ale ostatecznie nie wpadam. Nawet jak wpadę na chwilkę, to zaraz sobie gdzieś siądę, pooddycham, wezmę tam głęboki oddech, tak, i sobie poczuję, że aha, no tak, faktycznie, wszystko jest okej. Po prostu doświadczam nowych frontów świadomości. Jest to przegenialne, naprawdę. Właściwie to mam takie swoje osobiste porównanie, bo kiedyś ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, tak? I bali się nawet wypłynąć za daleko na ocean. A gdzieś tam w XV wieku dopiero pojawili się pierwsi szaleńcy, tak ich określano. Szaleńcy, którzy powiedzieli, dobrze, Ziemia nie jest płaska, ja popłynę teraz do Indii, płynąc zupełnie w drugą stronę niż trzeba, tak? Jak to zrobił Kolumb na przykład i wielu, wielu innych. I okazało się, że wcale nie pochłonął ich demon na końcu świata, tylko faktycznie odkryli nową ziemię, tak? Dzisiejszą Amerykę. I zobaczcie, jak olbrzymia jest ta nowa ziemia. I właśnie to ma teraz miejsce. Jest to moim zdaniem największy nowy front eksploracji, jaką człowiek tworzy w tym momencie, jaką ludzkość ma przed sobą. Jest też eksploracja kosmosu oczywiście, analogicznie, tak? Z tym, że jest to zupełnie inna bajka. Eksplorowanie fizycznego wszechświata też jest niesamowite, ale ręka w rękę z tymi eksploracjami idzie właśnie eksplorowanie odmiennych stanów percepcji rzeczywistości, które otwierają ludzką świadomość na zupełnie pozajaskiniowy wszechświat. Tak. Tak. Także celebruję to. Naprawdę cieszę się z tego wszystkiego, mimo że to jest trudne, mimo że czasami narzekam i czuję się wyostracyzowany. Samotny,
jak samotna wyspa, trochę jak szaleniec, wątpię w siebie, to mam świadomość tego, że to, co robię, jest niesamowite, niebywałe, wielkie, piękne. Moja dusza się świętuje ze mną, cieszy się, a ja naprawdę, naprawdę czasami doświadczam tak niesamowitej wolności i spełnienia, że nawet nie śniło mi się nigdy, nigdy nie pomyślałbym, że będę czegoś takiego doświadczał. Czy więc warto chodzić po tej cienkiej niebieskiej linii na krawędzi szaleństwa? Warto po niej tańczyć, a nawet czasami pozwolić sobie ją przekroczyć i być szaleńcem. O tak. Tak. No dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Polecam moje książki, jak zawsze są niesamowite i pełne właśnie takich różnych reportaży z moich szaleńczych przygód eksplorowania świadomości. A niedługo wydaję kolejną, także wiejcie to wszystko sobie tutaj zasubskrybowane, żeby nie ominąć takich rarytasów i takich nowych, genialnych frontów oświecenia na Ziemi. Także cześć, cześć, cześć!